Jesteśmy w Wąwozie Kraków. Pewnie pomysł znakowania ścieżki tutaj był pomysłem takim dość późnym, bo po co znakować szlak, który nie ma innej alternatywy. Musimy się zmieścić między tymi skałami. Więc trzeba zadać pytanie, jak się zaczęło znakowanie i czemu ono służyło. No na pewno na początku służyło temu, żeby się nie zgubić. Znakowano takie przestrzenie, na przykład w lesie, gdzie było wiele różnych dróg pasterskich, ale i perci zwierzęcych, i turysta idąc mógł pomylić kierunki. Zatem pierwszy szlak znakowany przez Towarzystwo Tatrzańskie to był szlak z 1873 roku, kiedy to z Jaszczurówki przez Toporowe Stawki, Psią Trawkę, Polanę Waksmuncką do Starej Roztoki, czyli tam, gdzie stoi schronisko w Dolinie Roztoki, poprowadzono jednoznacznie kolorami ścieżkę preferowaną do przejścia. Dawniej turyści, gdy szli do Morskiego Oka, gubili się w tych lasach. W tych lasach w rejonie dzisiejszej Cylli, Brzezin, Zazadni, w górę prowadziło wiele ścieżek, wszystkie były rozdeptane. Towarzystwo uznało, że wreszcie pomóżmy turystom, jak tam przejść. Większość oczywiście wycieczek odbywała się z przewodnikami, ale mimo wszystko to wyznakowanie pomagało. Tym pierwszym znakarzem w Tatrach był Walery Eliasz Radzikowski, autor przewodników po Tatrach, pierwszych przewodników i też pierwszy znakarz. Towarzystwo powstało w 1873 roku, ale dopiero w 1887 pomyślano o znakowaniu i potem już ruszyło to znakowanie pełną parą, bowiem do końca XIX wieku wyznakowano bodaj 12 szlaków. Te pierwsze znakowania były farbą czerwoną, cynobrową. Nie było jeszcze tego zwyczaju jak teraz, że kolorowemu paskowi towarzyszą dwa białe. I najczęściej był używany na początku kolor czerwony. Towarzystwo Tatrzańskie kupowało farbę, opłacało tragarza, który w dużej puszce niósł farbę, a Walery Eliasz z małym wiaderkiem takim dziecinnym, z pędzlem na długim czonku szedł i delikatnie maczając pędzel, a był malarzem również, więc nie robił tak zwanych brud, czyli zacieków, sięgał i malował. Ciekawe było to, że zastanawiałem się, czemu tak wysoko znak jest na skalę, prawda? Bo wyżej niż zasięg normalnie ręki. A to oto Walery Eliasz na długim czonku tym pędzlem malował te znaki. Często się utykał, potykał i ta farba się rozlewała i
na tym szlaku, gdzie Walery malował, można było spotkać miejsca jego upadku i górale często mówili: o, tu się panu Heliasowi, bo oni przekształcali, przekręcali tego nazwisko, to mu się skiełzło, nie? Albo prasło go o ziem, prawda? I wtedy była plama farby z rozlanego wiaderka.